No i to sobie witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Mass Effect 3 edycja legendarna. Słuchajcie, jesteśmy świeżo po imprezie i musimy zobaczyć, ile mamy trupów. Oho. Widzę, że człowiek ma swoje w czubie. Zawsze mówiłeś? O Boż. Nawalony w trzy dupy. Did we break anything last night? Was someone making tea? I could use. O, hej Samara. Shepard, good morning. Ja zdaję z idealnym podmiot, tak. Ale to widzę, że trup ściele się gęsto. I am going to die. A coś wytrzymam, że nasza samoga raczej z alkoholem nie ma zbyt często wiele wspólnego. Stawiamy jeszcze raz górę na wszelki wypadek. Ale tutaj Shepard, tam Javik. Dobra, to tylko jego cień. Myślałem, że być może trochę się ulało z naszego proteanina i Liada mogłaby chcieć dokładniej przeanalizować zawartość, tak? O, hej Kasumi. Morning, chef. You went all out with the breakfast supplies. Ups. No to przypał, to zamawiamy pizzę. Dobra, kogo tutaj mamy? Reynor. A ta całkiem żywa. So last night. Tak, nie miłość zębów. I think I broke my head on something last night. Czemu się robi, żarcie? Okay, who wants eggs? Liara, eggs? Trainer. Now that was a great time. Znaczy, no... niby tak, ale... O, czak już ciśnie. Hey, you look like shit. Shepard, I was just going to lift some weights. Wanna join? Nie, no ja myślę, że jeszcze bym join, ale na... pokład Normandii, tak? I tutaj jeszcze znajdźmy to pomieszczenie. Jest je nasze powalające zdjęcie grupowe. O, biedny Joker. Brex, oczywiście, tutaj koks nad koksy, nie? Shepard, good to see you up. Hope I didn't wake anyone up with my snoring. I go like a buzzsaw since I got my nose. Nie było słychać. I oczywiście lepszym od mnie jest Eddie. Some neighbors came by last night to complain about the noise. I put their bodies in the building incinerator. Co? That was a joke. Na pewno? I have nothing else to report. I recommend. Ja zalecam słuchajcie powrotem od Mandy i zobaczenie jak stoimy z zasobami wojennymi. Bo mimo wszystko to jest już ten moment, kiedy zbliżamy się powoli do końca i pytanie do was. Proszę mi, gdybyście mogli wybrać sobie trzy osoby z naszych zasobów wojennych, które były na imprezie, tak? Czyli Zajd, Samara i tak dalej, i tak dalej. Kogo byście zaprosili na pokład Normandii jako zwyczajową załogę? Round everyone up, pass out the aspirin, and have them report to the Normandy. You got it. Słuchajcie, no trzeba niestety, trzeba. Galaktyka sama się nie obroni. Game on. At least we threw one hell of a party. Probably the last one. Well, last one until you finish kicking the Reaper's asses, you mean? Because that's the plan. Can't wait to see what the hell you make us do next. It's been a good ride. The best.
Och, no dobra, słuchajcie, trzeba na początek, jak mówimy, zobaczyć zasoby wojenne, ale chociaż jak tu już jesteśmy, spójrzmy na mapę galaktyki. I pytanie, czy są jakieś układy nieruszone jeszcze? To trochę kolejność sobie zamienimy, ale mniejsza o to już naprawdę. Sigurd zrobiony. Jeżeli coś by się oczywiście uchowało, to jak najbardziej się tym zajmę. Ale miejmy nadzieję, że jednak nasza eksploracja była tyle zadowalająca i sumienna, że już się niczym nie trzeba przejmować. Tylko tu skoczyć się do Morza Cieni, przeskanować ewentualne układy. A, Kepler. Ale w Keplerze już byliśmy chyba. I to jest tylko pojedynczy układ. Na zasadzie układy gromady Nima, dobra. Czyli tak. Dziennik może. Odpalmy. Zadania. Kody są to ewakuacja L-kodów. Na Dekunnie. Dobra, to da się zdobić. Jak najbardziej tak, no może poza Omegą, ale... W sumie gdyby jeszcze skoczyć na Cytadelę. Tylko pytanie teraz, gdzie będą ci Elkorowie? Bo naprawdę wydaje mi się, że wszystko zrobi się poprawnie. A tutaj no coś tam jeszcze nam wisi, taka drobnostka. Dobrze, na początek Tygiel sprawdzimy. Tak kosmiczny handlarza cieni, jak najbardziej tak. Tak, to opcja Terminusa. I to tyle, teraz tak. Przymierze. Piechota morska. O palących mosty było już dawno. Trzecia fata przymierza. Proszę bardzo, to Falgard i tak dalej, i tak dalej. Arcturus. Czyli zasób z Beninga. Zestawy komunikacyjne. Też się bardzo przyda. Orbandia jeszcze bardziej ulepszona. Tutaj technologia bariery spiralnej. Dobra. Nawet spoko wygląda. Bardzo ważny zasób widzę. I zostali jeszcze obcy. Handlarz cieni, Elkorowie. Ja myślę, że oni już byli... Wiecie, po naszej stronie, że już ich zdobyliśmy, ale okazuje się, że... Jednak nie. Może właśnie Dekuna jest zatrudnieniem Morza Cieni. Jeżeli tak, to by się zrobił tam akcję atunkową jeszcze na szybkości. Chociaż raz no nie wiem, czy może iść do tego ambasadora na Cytadeli. W sumie to można. I do biura widm. To by się jeszcze zrobiło robotę. W sumie... Doki przymierza. I ambasady. Do you need ground transport? I need to get to the embassies. Yes, Commander. Dobra, mapka. Czwórka, ambasador i funkcjonariusz. I że to wyrozumiem. We got your people off to Kuna, Ambassador. No właśnie. Thank you for your assistance, Commander. Spoko, spoko. Nie ma problemu. How many? To jeszcze być funkcjonariusz jakiś w tej okolicy. Ale tutaj nikogo nie widzę, szczerze powiedziawszy, chyba że o ciebie chodzi. Albo i nie. No gdzie jest ten dziadyga? Chyba, że chodzi o niego. Nie. O ciebie też nie.
szczurka nie jest taka z tego, żeby to jeszcze tam poszło w tym kierunku. Nie no, nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. No patrz, nie przepuści dziad. Ach. Chyba, że dla niego jeszcze misji nie wykonaliśmy. Dobra, przechodzimy więc do biura widm. Ale jeszcze... rozejrzyjmy się, czy to są jakieś inne interakcje. Trójka, nie, tu nic. I słuchajcie, tak właściwie to by było na tyle. Tylko czy Delk może być gdzieś tutaj? A, tu starczy jeszcze dziadu jeden. You're intel, right? I found these encryption codes on a Cerberus engineer. I thought they might be helpful. Nie ma za co. Dobra, szybkie zakupy jeszcze. I może cień przed nami. Terminal Bidm na początek. Jest spoko. I zamówienia Bidm. Waleczny. Chyba go już nie kupimy. To błotniak. Od biedy, czemu nie? Tak i tak w kolejnym punkcie mieliśmy pieniążki. W związku z tym wracamy szybko na Normandię. I pora złożyć Cerberusom wizytę, taką dość mocno niezapowiedzianą. I mam nadzieję, że bardzo piekącą wizytę. Takie drobne rzeczy oczywiście, ale jednak myślę, że bardzo fajnie, że się tym zajęliśmy. Sprawdzimy może cień na początek oczywiście. Co się da wydobyć, to wydobędę, a później do człowieka iluzji. Mam nadzieję. Wracajmy. I zgodnie z zapowiedzią. Opuść odbite i skok przez przekaźnik. Do morza cieni. To sami widzicie, że niby galaktyka, ale tego już tak dużo nie ma. Aha, i to jest układ tylko taki pojedynczy. No tak, bo to jest już horyzont. Wczoraj nie ma niczego innego. Dobra, lądujemy na horyzoncie. I weźmy sobie może Javika i Eddie. A co do trochę ich oplujemy. Chcieli zrobić Javika, nie udało im się, mamy go my i Eddie, od nich też zadąbaliśmy, więc... mi się ten pomysł podoba, a jeszcze jest łotniak Cerberusa dla nas. To już tym bardziej będzie oplucie. Zatwierdź powrót. Zatwierdź. Do punkcików nie mamy dość dużo, tutaj dajmy może na przeciążenie. W ten sposób. I tutaj też nic nie możemy zrobić. What do we know? Edie? The sanctuary facility was devoted to aiding refugees from Reaper controlled systems. The facility went offline recently and no communications have come or gone since. It is unclear why Kai Lang or Cerberus would be interested in Sanctuary. We don't leave until we're one step closer to Cerberus. Sir, I'm picking up a signal from the facility. It's weak. I'll try to boost it. This is Oriole Lawson. Stay away from Sanctuary. It's not what it seems. Please, you must listen to me. They're using... Oriana? That's Miranda's sister. If she's here, Miranda can't be far away. That's our link to Cerberus. Approaching the LZ. Seeing some damage, Commander, but no activity. Cerberus does not get the jump on us this time. No raczej. Stay sharp, people. Dobra, lecimy z nimi. Tu słuchajcie, najpewniej spotkamy też Mirandę. Yeah, but who was fighting? Everyone hear that? Yes, radio's offline. Something's jamming our signals. Raczej nie Getty. Planes no comms leaving the facility. W
też żadnej znaczki nie widzę. Oho. Kosiarz. I setbedy. Mam to nie wierzę. Zdecydowanie na dystans. Ale pytanie na jaki? A może nawet też na bliski. Chyba strzeznął. I tam kolego, że ciebie podchodzę. Poczekaj, czy mogę zaproponować ci trochę pocisków w mordę? Myślę, że jeszcze jak. I czego mi go przegoniliście? Świetnie, ups. To nie było takie świetne. Powinien zdechnąć. Albo i nie. A teraz? A teraz tak. They were evacuating. And looks like the Reapers were hunting them down. About time they started killing each other. No raczej. Z całą pewnością nie możemy narzekać, tak? Pompka w łapkę i obchodzimy drzwi. Bo póki co nic nie ma. Ale czym jest ten kompleks tak w ogóle? Bierz sobie Medi-Shell. Pierdzielają. No raczej. Dobra, to możemy coś łatwo przegapić, ponieważ jest to dość rozległa przestrzeń. Ale mimo to wolałbym niczego nie przeoczyć. Tutaj 300 na 99. To będzie fajna zapora do wykorzystania, czy fajna bariera. No spoko, niech sobie przybywają. Póki co to wygląda w porządku wszystko, ale od Jana sugeruję, że tutaj coś jest bardzo nie tak, w związku z tym... Okej, nieciekawie to wygląda. Aha, się podjęcie jakieś ulepszenia. Jakiś przeciwnik. Chyba niekoniecznie. Opustoszyciel jest. A, to tylko wy. Chodźmy tak. Leżeć. Ten nie żyje. Ale ten ma się doskonale. Póki co. I płynek. Miranda? Świetnie, ale gdzie ona jest? Oho. Sędowniczek, świetnie. Tutaj niczego ciekawszego póki co nie widzę. Ale jakie to jest pierdutne. Bez kitu. Ale zapnijmy się. I co tutaj mamy? Konsola, dobra, bierzemy ją. Okay, so we've got Cerberus, Reapers, and Miranda's crazy father. Any ideas how this all fits? Teoretycznie. A ten no, widać, że Miranda będzie raczej chcieli spotkać. A security panel. Shutting it down. Brzmi dobrze, Shepard. An unusual amount of technology for such a facility.
We have a back door into the facility. Let's move. Zdecydowanie tak. Zwłaszcza, że od tego momentu zaczyna się robić bardzo interesująco. Przynajmniej według mnie. Jeżeli używają technologii niewiarzy, to to dobrze nie brzmi. Bo dobrze wiem, dlaczego ich technologia jest zdolna, mianowicie do spuszczania żywcem ludzi, a to jest to tak trochę sukinsyństwo. Umówmy się. Jakieś kapsuły, spoko. Załączmy to. Yes. This process is known to me. They do not kill what can be useful. I'm sorry, Commander. Opracowali to samo? I think I understand. Tutaj... They're being turned into husks. O, co za cholery. Cerberusowi należy się porządny i siarczysty klaps wyciąsł sandałem. No to trzeba przyznać, że zombie wbrew pozorom są no dość sprawne. Umówmy się, no tak, zwykły człowiek nie jest w stanie zrobić bez specjalistycznego sprzętu. Niech zgadnę, tędy i będzie się działo. Jeszcze PDA. Utylizacja. I niewdzięczne słowo wobec organizmów żywych. Utylizować można jakiś głupi przedmiot, tak, ale no, widać, że człowiek jest utylizowany, to mocne przegięcie. Kai-Leng. Won't know that Kai-Leng is here. Miranda Lawson has arrived sooner than expected. You want me to deal with her? Only if she gets in your way. Stay focused on the research data. Find it and get out. Yes, sir. Damn it. Let's move. Ale o Kai-Lengu ją poinformowaliśmy, więc nawet jeżeli nie wiesz, że tu gościu jest, to powinna być już przygotowana na konfrontację z nim. Not surprised. No ja też nie. Da, szybko ich będziesz nie wiem, jako akt miłosierdzia i tyle. To co zrobił Cerberus, to po prostu jest, no, sukinsyństwo, tak. Tego tak. I tak. Chodź się tutaj, naprawdę. On tak chyba jeszcze żyje. Dlatego spudłowałem. A nie, też padł. Dobra. Chociaż tyle. Ja to mogę coś zdobyć. Cokolwiek. Jest niby dzienniczek. O, świetnie, Banshee. To tu znajdziemy z kolei. Dobra, daj mi oszczep. Chybiłem go niestety. Uśma, no. No cwany jest, nie powiem, cwany. Jak to nie siadło? To
zacząłem postraszyć Siela. A bardzo blisko. Dziad jeszcze ciągnie. To właśnie przestał. Dobra, skończę gości irytować. My to bardzo ciężko walkę widzę. Może fala? A, tam jest ten Banshee. To niekorzystne. To są nasi. Jest Eddie. Więc tylko Banshee została. O, chodźże mnie koleżanko. Zaraz. A, to piasant był jednak. Dobra, mniejsza o to. Słuchajcie moi drodzy, zanim pójdziemy dalej, skończymy sobie odcinek. Lądowaliśmy już w sanktuarium i okazuje się, że jest to jedno wielkie oszustwo, żeby zamieniać ludzi w zombie. W tym odcinku to było na tyle, bardzo dziękuję za uwagę. Było dla was i zachęcam was do pozostawienia łapki w górę, komentowania, subskrybowania i klikania do opisu odcinka. Tam macie link na mój kanał Discord oraz Twitch. Trzymajcie się, pa pa!